Na marginesie dyskusji o kiełkowaniu ruchu nacjonalistów w Polsce rzut oka na internet, a w nim taki oto post z adnotacją, że Maria Konopnicka, autorka Roty śpiewanej przez narodowców na Marszu Niepodległości, była w wieloletnim związku z Marią Dulębianką i jest ikoną polskich środowisk gejów i lesbijek. Odpowiedź przyszła szybko, ale czy jest równie złośliwa? Andrzej Rudnicki. Tę pieśń śpiewano podczas wiecu na warszawskiej Agrykoli w Dzień Niepodległości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej autorce, Marii Konopnickiej, daleko do typowego wzorca akceptowanego przez skrajną prawicę. Konopnicka była jednocześnie patriotką, feministką, lesbijką i na pewno miała również wiele innych istotnych cech, natomiast te wszystkie trzy łączą się tutaj w jednej postaci. Feministki zamieściły w internecie stosowną informację. Adresaci szybko odpowiedzieli. Odpowiedział też Artur Zawisza. Teza o rzekomym lesbizmie Marii Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak kłamstwo święcimskie. Wiadomo, że Maria Konopnicka miała męża, z którym się rozstała, i 6 dzieci. Jednak przez ostatnie 20 lat życia mieszkała z Marią Dulębianką, malarką i feministką tzw. pierwszej fali. Wspólnie walczyły o prawa kobiet. Według części badaczy były życiowymi partnerkami. W przypadku jej relacji z Dulębianką to wiele wskazuje na to, mamy takie źródła, że one po prostu funkcjonowały jako swego rodzaju para. Ale niektórzy historycy literatury które nie mają takiej pewności. To była bardzo ciepła relacja, a jakiej natury, myślę, że nie warto w to wchodzić. Myślę, że najważniejsze, że panie pomagały sobie wzajemnie, że tutaj były dla siebie podporą. Rota po odzyskaniu niepodległości miała szansę zostać hymnem narodowym. W 1927 roku oficjalnie został nim Mazurek Dąbrowskiego, ale Rota nadal jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Często także jest śpiewana podczas marszów i uroczystości patriotycznych. Andrzej Rudnicki, Panorama.